ostatnim odcinku powiedziałem o tym, że jak się ustawi datę na przed wydaniem gry, to tutaj pojawi się ten CuddleConf. Trzeba sprawdzić, czy to prawda. Ja nie wiem, nie sprawdzałem. Spoko byłoby zobaczyć. Przydałoby się pozbyć tego kolegi. Ja wiem już, jak się go łapie, ale na razie tym systemem się będę. Tylko przydałoby się wywalić go w kosmos. Bardzo dobrze. I on powinien być tutaj w lewo, w tej o jaskini. Jest. Nawet dwa są. Czyli jest tak, jak myślałem. Czyli to była... Czyli to jest fakt, potwierdzona sprawa. Że faktycznie jest tutaj. Ten CuddleConf, jak się zmieni datę na... przed wydanie CuddleConf Fishing. Ten chyba przed... Najlepiej po prostu ustawić sobie na 2014. CuddleConf Fishing wyszło w 15, także... Ale ciekawe bardzo. Tak jak powiedziałem w ostatnim odcinku, twórca tych ryb zbyt się postarał przy robieniu tych wszystkich ryb i mechanik łowienia ich. Naprawdę nie wiem, że mu się chciało. Ale też chciałem powiedzieć, że bardzo ładne są te ryby, bardzo ładne mają designy. Bardzo interesujące, mogę powiedzieć. No i proszę bardzo, jest CuddleConf. Po ile on chodzi? 220 tysięcy. No i dobra. Jeszcze, jeszcze musiał tam zejść w głęb, w dół. To jest tam, tylko bardziej po prawej stronie. Ten face tak zwany, kurwa macie, on ten gnój ma, będzie mnie gonić teraz. Weź mnie zostaw. Jest ten face, ten, którego trzeba do... Tu w ogóle coś, może tu wejść? Nie można tu wejść. Ten, którego potrzeba do do kupienia tej łódki, którą mam. Czy ja tam ją zdobyłem jeszcze wcześniej, przed tym update'em? Z pomocą cheatów, ale tak, o, właśnie on. Bo on ma dwie połowy i trzeba na nim trochę polatać. Aż jedna się drugą połączy. O, o, o. No dawaj, dawaj, dawaj. No dawaj, dawaj, no dawaj. Jest, 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 jest. Pięknie. Też ciekawe to jest bardzo. Ciekawa rzecz z tą rybą tutaj, tym fejzem. No, ale tak to można byłoby dzisiaj przejść się tam w kierunku tych. Jaskiń. Tam po prawej, na tym płaskowyżu. Tam do tych jaskiń, które są zablokowane. To byłoby bardzo ciekawe sprawdzić, jak to tam wygląda. Tam z tego co wiem jest czapka chyba, jakaś nowa i tak dalej. Tego spoko by było zobaczyć, jak to działa, jak to tam jest. Kurwa, możesz mnie zostawić w spokoju? Po prostu ja nie wiem, co się dzieje. Wszystkie ryby mnie nienawidzą, także... Ten cel jest warty więcej niż całe twoje życie. I całej twojej rodziny. Znaczy co? Znowu ryby wyzywam, bez powodu.
Teraz serio będziesz naokoło mnie latać cały czas? Daj mi spokój. Wywalaj. No dzięki. Zaraz pewno przyleci kolega. Spierdolina. O, właśnie. Jeden. O. Jest kolega, spierdolina numer dwa. Ale jest ten ziomek. Magdalaf tutaj. Nie wiem, co on tu robi, co prawda. Ale jest. Bomby wydałem wszystkie. Zajebiście. Kurwa, świetnie. Można byłoby zobaczyć, czy jakieś ryby mają ochotę jednak złapać tą wędkę. Bo tego tam nie patrzyłem jeszcze, tego Cheesefina na przykład. Wiem, że on jest na pewno. Big ten Elder chyba Cheesefin. Do ciebie to trzeba wywalić Duncana stąd. Was nie mam pojęcia, jak się łapie. Ciebie nie chcę, nie weź. Boże. Ciebie nie chcę, bo ty nie będziesz ten. Zjesz mi tego bajta, ale tak to dobra. Musimy to znaleźć tylko Cheesefina może. Bo ty masz mnie w dupsku. Tak, ty uciekaj, po prostu wywalasz ode mnie. Dobrze. No wiesz, ja nie narzekam, nie? No tak, wy ode mnie uciekacie. Kolejny. Nie. Zostaw mnie w spokoju. To jest taktyka na złapanie tej. Właśnie. To jest taktyka na złapanie tego. Dawaj. Ale jestem genialny. Dawaj teraz. Już. O, proszę bardzo, mam. Bomby. Zrobię parę bomb. To bym zobaczył, co jest w tych jaskiniach. Koło tych zablokowanych, bo tam po lewo. Tak spoko byłoby najpierw zachować latarkę. Daj mi spokój. Jestem boompuff. Aha. Tego boompuffa by się przydał tam sprowadzić do dołu. Nie wiem, czy boompuffem tego flesza mogę złapać, czy nie. Nie patrzyłem, mogę spróbować za jakiś czas. Na przykład. On jakbym tak wziął. Nie będzie. Ej. Wyjebieć w mordę. Wiem. Chodź. Chodź trochę wyżej. Chodź. Wiem. Już wiem, pa. Teraz pyk. To, oho. Jest, poszła jedna. O, w dupę. Wszystko uciekło stąd. What the shit. Chodź. Kurwa, wypłynęło tak o. Ale fajne, prawda, ciekawy to jest system. Nie walcz, szary, czarny gościu. Bardzo ciekawe to jest, fajne, podoba mi się ten system z rozwalaniem tych, kurczę, ścian, tym buffalo fishem. Ale to jest bardzo, bardzo, podoba mi się. Nie wiem, co to jest chyba jakiś czał, tylko większy i czarny. Nie wiem w ogóle, co tu się dzieje. Wszystko wzięło, wypłynęło na raz. Spoko. A co to jest? Czuk. Okej. Dobra, lecimy dalej. Fajnie byłoby jeszcze, gdybyśmy wzięli tamtą drugą czapkę. I wiem, jak się łapie tego kolegę tam na końcu mapy. Do tego trzeba czapki, która jest w jednej z tych jaskiń właśnie. Chodź. A tak bardzo chcesz, to chodź. Nie walcz, dawaj.
tylko przedłużacie wszyscy, jak walczycie. Niektórzy dalej nie wiem, jak się nie złapać. Dalej mają mnie w dupie głęboko. Ale teraz spoko, co to jest? Fumer. Dobra, nie szkoda mi cię. Ja się mógł zobaczyć, co tu się dzieje. To jest mały na pewno. Fumer. Gdzie? Fumer, o. Fight under the Ancient Kingfish banner. Czyli tu jest Ancient Kingfish tam w środku. Aha. Dobra. Czekaj, bomby. Nie wziąłem. No to spoko. Pasuje taka zabawa. I też wiem, jak się złapie Duncana. Tylko to może nie w tym odcinku, tylko w następnym. Teraz jak już się zająłem tymi. Tak już się zająłem tymi tutaj w tych jaskiniach, to już niechaj oni będą, niechaj ich złapię do końca. Znaczy jak niechaj już się to zrobię. Dokończę. O, to jest to słowo. Dokończę ten system. Tutaj tych jaskiń. Co się dzieje w ogóle? Jest to jakaś coś wartego uwagi mojej? Tej pierwszej? Damn. Chciałbyś może? Ej. Też? Też. Czekaj, to wyjdziemy stąd może, bo ty będziesz pewnie ciągnął mnie. Co nie? Nawet nie będziesz, dobra. Tutaj nie ma nic wartego uwagi, poza tym starożytnym Kingfishem, który jest warty milion. Oprócz tego nic nie ma. Ale w tej drugiej jaskini na pewno wiem, że jest czapka, która chyba, raczej jestem pewien praktycznie, że jest czapka, dzięki której będzie można robaka tutaj dostać, a robak jest potrzebny do złapania tego kolegi tam po prawej, co jest tego, nie wiem jak on się nazywa jeszcze, ale jest potrzebna. W każdym razie, także no po prostu to jest Great Carver. Sporo warte są tutaj ryby ogólnie tutaj. Dobra, lecimy z powrotem. Tak, przydałoby się przebić do tej drugiej tam jaskini. Tą czapkę może wyciągnąć. Ja też nie wiem, czy to jak przebije te skały, to się resetuje, czy nie? To by się przydało sprawdzić też. Mam nadzieję, że to zostanie tak, jak jest. Bo mnie się nie widzi, kurwa, na rozwalanie tego na nowo. Dobra, nieważne. Chłopaki, potrzebuję was znowu. Zapraszam jednego z was. Jest pugnięty. Przywalił? Trafił. Jeszcze raz. Znowu się odbił od tego. Gdzie to jest dokładniej? Ej. Usunąłeś? Usunął, kurwa mać. Czekaj. O nie, żyje dalej, dobra. Chodź. Pyk. Teraz? Będzie git. Idź tam. Pierwszej. To nie w wypadku. Tak, co ja chciałem? A. Tego bumpa mógł spróbować zrobić. Wziąć go. Do tego doprowadzić. Do tego flasha. Ciekawe, czy on by pierdolnął, czy tylko by. Nie, weź. Serio, wybuch. Dobra, nieważne. A burza już się zrobiła, no super. Czy on będzie odpowiedni do niego? Tego flasha? Czy on też po prostu wybuchnie mu na mordzie?
Ej. Zostaw, kurwa. Może do cholery, jasne. Ciebie mam na pewno. Mam medium baita teraz. Mógłbym coś złapać od ciebie na przykład. Ej, ty będziesz chciał? Zainteresowany jesteś czy nie? Jesteś, dobra, to... Ale tylko nie was, bo to by przytłużyć tylko. Myślę, mam ochotę to zrobić dość szybko. Żeby się przydało spróbować tego Kingfisha wyciągnąć tam stamtąd. Nie wiem, czy on jest też jakiś specjalny, czy on będzie chciał, czy po prostu zaakceptuje to, że chce go wyłowić. Mam nadzieję, bo tych skomplikowanych ryb to mi wystarczy. To jest kolejny jakiś, który tego Kingfisha coveruje. Ma taką koronę tutaj. To jest jakiś w ogóle Kewal. No to jest faktycznie tutaj w tym. Widziałem Kewal w katalogu. Który to był? Nie ten? O ten. Może robić tornada. Na razie mamy burzę. No tak, bo jest ten 50. 13.52 w tym momencie. To ma sens w sumie, że jest burza, bo tak działa ta gra komputerowa. Już chyba w ostatnie 10 minut danej godziny to jest... kurwa, ma burza. Spoko. Chodź tutaj. Wracając, tak, przydałoby się zrobić tego Kingfisha. Jezu, jak biało tu jest. Jak tutaj nie ma tego tła, to jest tak biało. Zbliżenie mikrofonu. Tak, żeby... No to najfaktycznie jest tutaj chłopak. Tego wywala stąd. Jest tutaj gdzieś po środku. Wy i azdy robisz. Teraz spróbuj z tego Kingfisha wyciągnąć. On by... Ej. A gdzie... O! Aha! Szczerze? Trochę się tego spodziewałem. Gdyż nie ma to sens. Że skoro on kosztuje 1 000 000 złotych, to będzie... No serio? Możesz mnie zostawić w spokoju? Bratku. Kolorowy. Wypisz dalej stąd. Czy ty możesz mnie zostawić w spokoju? Dzięki. Jak ja mam go obejść? To jest pytanie główne. Żeby po prostu wyłowić. Który to jest? To jest Bishop. Czy on robi wszystko, żeby... W sensie, no to ma sens, że jak ten Kingfish jest warty 1 000 000 złotych, to będzie chroniony dobrze. Ale kurde, że aż tak dobrze? Chociaż już zanim... No weź mnie zostaw w spokoju. Może bym cię mógł złapać w taki sposób, ty. Ej, ziom. To w sumie ma sens, mógłbyś spróbować go złapać. No tak się chłopak prosi, bardzo. O to, żeby go złowić. No chodź. Skoro tak się prosi chłopak, żeby go złowić. No to może go wezmę i złowię. No przynajmniej spróbuję. Niech
tak bardzo chce, no to chyba trzeba. Tylko trzeba Sinker wywalić w takim wypadku. Bo on nie lubi Sinkera. No paczek chce, bardzo. Tylko cej, bo ten zawalony piercer tutaj będzie łaził dookoła i mi... Będzie mi łaził tutaj w... porachunki. Smak na lawę moim. Możesz przyjść? Teraz to bym cię chciał, No chodź. O, idzie. Ty będziesz mnie chciał? W sensie... Kurwa. Nie wiem, rzucać wędki. Ja tak postoję tutaj, to ty będziesz chciał mnie złapać? Czy nie? Nie ruszaj wędku, pajacu. To jest świetny pomysł. Nie ruszaj wędku. Daj mu po prostu spaść na nią idealnie. Bo bym chciał go złapać, bo nie złapałem go dawno w ogóle. To jest jedyna ryba, której nie mam sprzed update'a. No chodź. Dawaj. Ej. O. Darwin Nunes. O Jezu. Się przestraszyłem. On jest jakiś posrany. Dobra, w dupie z nim. Ten. Idziemy dalej tam pod ziemię. Będzie pod wodę. Walić go na ryj. Niechaj sobie żyje. A tak, Sinker muszę złożyć sport. Te gówno wszystkie też mi tutaj będzie przeszkadzało. Teraz. Może przydałoby się zmienić datę na urządzeniu. To też... Też może to coś da. Geniuszu. To uno momento. Ustawienia. Czas automatycznie. No i dobra, pasuje. Dobra, teraz daj mi spokój. Tylko trzeba będzie zrobić exit. I z powrotem. 31 lipca 2014. Jeszcze raz. Tylko czemu tak cicho jest muzyka teraz w tej grze? No poważnie. Trochę mi to zajmie. Już jeszcze nie? A może dlatego, że dzień się robi, ty. Idioto. Dobra, nieważne. Idziemy z powrotem w dół. Nieważne. Nie było tematu. Jestem głupi. Jak but. Nieważne. Dalej. Że tego Bishopa by się przydało w... Nie, we... Ale nie, zostało. Że jak rozwaliłem to, to jest tak, jak powinno być. Jest. Będzie walczył ze mną, jak nie mogę pewnie, ale dobra. Ale jest. Czyli głębi się przydało wyłowić wszystkie ryby, które są związane z tym Ancient Kingfishem. Aha, czyli tego zioma tam, co jest po lewo również. Pewnie jakbym teraz próbował go wyłowić, to by mi przyszli i go zerwali. Nie myślę, tylko jestem tego pewien po prostu, że tak by było. Tylko właśnie by się przydało.
A ty co tutaj robisz? Co to jest? A kij ciebie? Proszę bardzo, dobra. Z powrotem. Chcemy tego Kingfisha wziąć na warsztat. Kolejny kolega płynął. Nie wiem co to było, ale coś to było na pewno. Ciekawe czy ten chłopak będzie chciał mnie zjeść. Jak wezmę wyłowie, chciałbym jak wezmę tego jego szeryfa tutaj na dzielni. No króla tego Kingfisha jak wezmę, to przynajmniej przylecą wszyscy na nawalić mi. Ej, chodź. Czy już jestem bezpieczny, czy już mogę w sensie wyciągnąć go w spokoju, czy... Aha! Aha! On też jest tego strażnikiem. Czepił. No ja nie mogę po prostu. A wy? Ej ty. Chyba, że mi bejta uwaliło. Mhm. Co to jest? Czy to nie jest takie proste z tym Kingfishem? Czuk, no jest. Barier, tak. Aha, tu jest. Regina, to jest kolejna. No... Ma armię, kurwa, to trzeba będzie ją całą wywalić, powyławiać, powypieprzać stąd. Kogo on tu ma? On ma na pewno tego. Na pewno ma Fumer. Fumer jest jego. Mhm. Jego jest Fumer, jest... ten Keyval. Jest Bishop. Wiem jak jego złowić teraz, mam pomysł przynajmniej. Tylko trzeba będzie go znaleźć, z hakiem może. Może. Bo on we mnie pluje własnymi dziećmi. To może tego. Nie weź mnie, zostaw. Wywalaj. Kurwa. Nie. Ej. Chcę coś go wziąć? Do ryja? Gdzie jest Rogaczew? Od tego zacznijmy. No o, czepi się. No, wywalajcie! Jest. Wciągnął dzieci i pa. Mojego dzieckiem. Oho. Kurwa, nie ciebie. O was. Weź, pluj we mnie nim. O, chodź. Holu. Nie tak, też, dobra. No stary, serio? Tego dziecka nie chcesz zeżreć? Dobra, może faktycznie. O, jest! Czy on na wszystko tylko nie swoje dzieci? Po prostu, o to chodziło z nim. Chłop we mnie pluje po prostu. Nic więcej. On ma trąbkę na głowie. Ma sens w sumie, że będzie chciał mnie opluć. Ale dziećmi swoimi? No się... To co lubi, tak? No... Co ja mogę powiedzieć, no... Takie drogi w ogóle.
A jeszcze, dopóki nie mamy za długo tego filmu, 30 minut, to jeszcze ostatnie rzeczy, jaką zrobię, to wejdę tam do środka, kurna, i wejdę, rozwalę kolejną jaskinię. Pewnie nikt tego nie obejrzy do tego momentu. Ale jeżeli obejrzysz do tego momentu, to możesz zostawić łapkę w górę. Tak dalej, wszystko wiadomo. Oraz subskrypcję na tym kanale. Ja chciałbym dobić do 1000 i zarabiać pieniądze w końcu. Jestem biedny. Zawalisz tą ścianę. Pa. Nie no, żeby tam to trzeba się tego Kingfisha pozbyć teraz. Czyli jednak to wszystko jest tak skomplikowane. Wiesz, trzeba wybić jego całą armię. Rozkłada się z 30 miliardów ryb. Potem samego jego wyłowić. Jak już jego samego wyłowię. To potem potem może dopiero zdobyć tą czapkę. Super. Będzie bardzo przyjemny proces.